Jeżeli chodzi o RKW, to w pewnym momencie, jak wiemy, Tadeusz Jedynak został aresztowany. No i tutaj przyszła prośba do mnie, żebym ja zastąpił go i został szefem RKW i oczywiście zszedł do konspiracji. Ja to przemyślałem i podjąłem decyzję, że to nie ma sensu, ponieważ ja z uwagi na to, że jestem najbardziej znany, namierzony tak powszechnie przez komunistów, więc moja działalność w ukryciu była, innymi słowy, moja charakteryzacja, potrzeba poruszania się, tak byłoby to bardzo sparaliżowane. Ja bym niewiele w tej konspiracji w ukryciu zrobił. Ja jestem w stanie więcej zrobić na powierzchni. W związku z tym ja nie będę schodził na dół jako następny szef RKW, ale zaproponuję na szefa RKW kogoś. I miałem dwie propozycje. Odbyłem rozmowy z szefową RKK Jadwigą Chmielowską i odbyłem rozmowę ze współpracującym, innym moim współpracownikiem z MKZ-u Katowice, moim wiceprzewodniczącym zarządu MKZ-u Katowice, Janem Górnym, który współpracował od dawna z RKK, z Jadwigą Chmielowską. Ukrywał się cały czas, on był też w ukryciu. No, obydwoje wyrazili zgodę, że jeżeli będzie trzeba, to zgodzą się na wejście do RKW i zostanie szefem RKW. Więc na spotkaniu z RKW przekazałem pierwszą propozycję Jadwigę Chmielowską jako szefową RKK. Gdyby została szefową RKW, istniała wielka szansa, aby połączyć te dwie regionalne struktury, aby więcej nie było nieporozumień, jakichś dublowania akcji, bo w minionym czasie uprzednio, jak się potem dowiedziałem po wyjściu z więzienia, były różne nieporozumienia, różne jakieś takie sprawy, jak to zwykle bywa w dwóch różnych odrębnych organizacjach. No niestety powiedziano mi, ludzie w RKW odrzucili kandydaturę Jadwigi Chmielowskiej, że oni nie godzą się z jakichś z ich powodów na to, żeby ona została. Ale kiedy usłyszeli, że drugą kandydaturą jest możliwy Jan Górny, ten z MKZ-u, mój zastępca, odpowiedzieli, że okej, że zgodzą się. W związku z tym przygotowywałem Jana Górnego do tego, że zostanie szefem RKW, jednocześnie jako szef RKW Śląskiego Regionu wejdzie także do TKK i zostanie członkiem podziemnego kierownictwa krajowego. Odbyliśmy kilka spotkań w tej sprawie. Moim stałym łącznikiem w tych kontaktach był Karol Gwoździewicz z Katowic. On miał swój własny samochód, swoje własne mieszkania użyczał. Od dawna zresztą na spotkania RKK, jeszcze jak ja siedziałem w więzieniu, współpracował z różnymi ludźmi. No więc jak ja wyszedłem z więzienia, oni niejako tylko do mnie się też otworzyli i ja jakbym wszedł także w te gotowe struktury w kontaktowaniu się. No i Jan Górny rzeczywiście zastąpił Tadeusza Jedynaka, został nowym przewodniczącym RKW regionu Śląsko-Dąbrowskiego i członkiem TKK reprezentantem. Pamiętam, że w pewnym momencie, prawda, został też aresztowany. Został też aresztowany i to był rok 1987, już siódmy początek chyba, albo jakoś tak, albo w końcówce 86, albo jakoś w 87 został aresztowany. W każdym razie ja w tym czasie byłem na zaproszenie Andrzeja Czumy, działacza opozycji przedsierpniowej,
w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. On był w Stanach Zjednoczonych i on przysłał mi zaproszenie, spowodował takie zaproszenie, żeby mi przysłano na chwilowy przyjazd. Dostałem, wystąpiłem o paszport, dostałem ten paszport nawet bardzo szybko, pewnie w nadziei, że tam zostanę może. I pojechałem na 6 miesięcy do Stanów Zjednoczonych, jeździłem przez Stany Zjednoczone, przez szereg stanów. Tam miałem spotkania bardzo liczne, zarówno ze środowiskami niepodległościowymi Polonii, emigracji solidarnościowej, starej emigracji żołnierskiej, a także z władzami Kongresu Polonii Amerykańskiej, z wydawnictwami, z mediami polonijnymi, z największymi pismami, rozgłośniami radiowymi, a także spotykałem się z Amerykanami, między innymi na Uniwersytecie w Ann Arbor, na Uniwersytecie w Arizonie i tak dalej. Bardzo fajne spotkania, mówiłem o naszej walce Solidarności, o tym, co robimy, o tej walce wolności, o tym, jak nam jest ciężko, jak nie mamy środków. Zbierałem między innymi trochę fundusze i w tym okresie tych 6 miesięcy z tych datków na tych spotkaniach, które jakie tam ludzie dawali, uzbierałem 5000 dolarów, które w sumie wpłynęły do regionu i zasiliły naszą konspiracyjną działalność.